Wiecie co? Ja wam powiem szczerze, ja to mam pecha do kwadratu. Zrobiłem jeden odcinek z Nojty, nie zauważyłem, że miałem wyciszony mikro. I pół odcinka, nie wiem jakim cudem, ale chyba przez to, że klikałem 1, 2 i tak dalej. I przypadkowo sobie chyba zmutowałem mikrofon, tak więc zaczynam to od początku. Zaczynamy od początku, już tak dobrze szło. Kochani, witam was jeszcze raz w odcinku z Nojta. Czym jest Nojta? Nojta jest grą roguelike'ową. Tak. Nojta jest grą roguelike'ową, taką jak właśnie widzicie. Czym cechuje się Nojta? Nojta cechuje się swoją losowością, to po pierwsze, bo jest naprawdę grą losową, ale zanadto jeszcze bardzo świetną fizyką. Fizyką płynów, fizyką pocisków i ogólnie modyfikacji broni, a dodatkowo bardzo przypomina mi Magickę, ponieważ możemy łączyć wszystkie nasze cechy broni z innymi. To jest naprawdę bardzo świetne. I tak, na początku trafiła nam się mikstura bagna, niestety. Trzy bomby plus odbijające się napływy w postaci dwóch. No już tak w miarę to strzela. No ale niestety, kurczę, teraz mieliśmy taki fajny przebieg i nam nie wyszło. Poprzednio jeszcze w odcinku, który mi się wyciszył, mieliśmy delikatnego buga. Ale moi drodzy, ja w Nojtę, jeżeli chodzi o grę, to dosyć nie grałem. Bardziej jest to gra do oglądania, przynajmniej w moim odczuciu. Dlatego stwierdziłem, że tym razem to ja będę tym, który gra po prostu. Dobra, bagno, szybko bagno. Niestety się zatruliśmy. No i znów się zatrujemy. Nie, na szczęście nie. No i ta polega na tym, żeby zejść jak najniżej i zabić pewnego bossa. Wlejmy ten płyn. Chyba nie da się go szybciej opróżnić, oprócz tego, że wrzuci mi butelkę. Bo ja nie chcę bagna, bagno nie jest aż takie dobre. Każdy płyn ma tutaj swoje cechy, jeżeli chodzi o fizykę. Niektóre trują, niektóre zwiększają krytyka, niektóre w ogóle mikstury, bo tu również są mikstury. Robią wiele, wiele innych rzeczy. Więc napełnijmy tą buteleczkę. I idziemy dalej. Już w drugim odcinku chciałem zejść troszeczkę niżej, ponieważ tam mieliśmy chyba ze 3-4 próby, ale no nie będę tego wrzucał, bo tam od połowy chyba już nie ma dźwięku. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, że wyciszyło mi ten cholerny mikrofon. No znając życie, użyłem skrótu klawiszowego jakiegoś Ctrl 1 czy coś i pewnie dlatego to nie wyszło. No ale dobra, przynajmniej już w tej chwili jestem bardziej doświadczony w tą grę, więc może mniej lam zobaczycie. Mam taką nadzieję. Szlam! Pająk! Ale jestem dobry. Dobra, czym ty jesteś? Tasowanie niestety jest na tak. Zakręcie na rzut 1. 0,3 opóźnienia to jest bardzo niskie. Ładowanie 0,23. Maksymalna mana 190 i ładowanie many 52. A to jest pole elektryzujące magii. Czym ty jesteś? O kurczę, czy przez to oni w nas nie będą strzelać? Dobrze mi się wydaje. I kolejne. Ale to już przechodzi. A nie, o kurde, palimy się. O nie, zagapiłem się, co to robi. To po prostu chyba prąd napierdziela. Boję się, że jak ja teraz tam zejdę, no właśnie. Stanie się to samo, co z tamtym typem. A może i nie. Mam nadzieję, że mnie to nie zabije. To jest kolejna różdżka. Kolejna różdżeczka. Tylko musimy się dostać do niej niestety za pomocą bomby. Bum. I tutaj mamy różdżkę z magiczną rakietą, ale niestety jest to 10 pocisków, więc no niezbyt nam się to w tej chwili przyda. Ale tu jest kolejna. No i zaczęło się coś palić. Czym ty jesteś? O, pocisk dyskowy. Dobra, to jest już fajniejsze.
To jest już bardzo fajne, tylko tak. Ma 0,3 i 0,42, to nie jest naprawdę zła różdżka. 250 many, 53 ładowania. Ja wolę zamiast tego kręgu piorunów to sobie wziąć. Tylko z tego co pamiętam, ta różdżka ma swój taki pewien problem, znaczy ta moc ma pewien taki problem, że można samemu się dzięki niej zabić. Z tego co pamiętam. Ale jest naprawdę mocarna, jeżeli chodzi o DPS-y. Dodatkowo kroi przeciwników. No, oż ty gałganie. Ale świnia, nie? Musimy wziąć tego hapsa. A, dobra. Dobra, ciebie też już nie ma. I tak, będę chciał jeszcze ciebie zabić, robaku. To niestety nie wyszło tak jak chciałem. Czyli nadal musimy użyć niestety bomby. Bomba! Bum! O właśnie, o to chodziło. Jeżeli się zabije, to po prostu z własnej głupoty. Mam 30 życia, uciekamy na dół. Bo w pierwszym odcinku, który nagrywałem, tego wam nie pokazałem, dlatego teraz będę chciał właśnie to zrobić, tylko jeszcze mam pewien plan. Zobaczymy, czy mi wyjdzie ten plan. To się ukaże. Wow! O ty gagatku. Zabiłem go. Jakby ten dziwoląg jeszcze wyszedł. Dobra. Dobra. Tam się coś pali? Jak mi się wydawało. Lubię jak to wybucha. A już mówiłem w pierwszym odcinku, że jestem piromanem. Jestem piromanem i się tego nie wstydzę. I powiedzcie, że może powinienem. Zbliżamy się już do przejścia. Dobra. Wybiliśmy gagatka. O, jeszcze krytyk wpadł. Dobra, w pierwszym odcinku, tak naprawdę drugim, doszliśmy do końca. Dobra, zobaczcie jak wygląda koniec stage'a. O nie, co tu się dzieje? Ej, tego nie było. Tego wcześniej nie było. O, to widzę, że to menu się też zmieniło i to sporo. No i to naprawdę przeszło dosyć spore. O, i to naprawdę spore zmiany. Dobra, tu sobie restytuujemy HP. To regeneruje nam wszystkie pociski, które mieliśmy. I tak, z tego co pamiętam, możemy tutaj teraz edytować wszystkie swoje zaklęcia. To jest bardzo fajne, bo możemy sobie dzięki temu w jakiś sposób te różdżki modyfikować. To jest szybsze na przykład ewidentnie niż na przykład na tej różdżce. A może i nie. Tutaj jest stosowanie nie, tu jest stosowanie tak i tu jest stosowanie nie. Zobaczmy to. Już jest wolniutko. Tu jest wywalanie chyba na 2, tu jest kula śluzu, iskrowy pocisk ten standardowy, no i pocisk dyskowy. Stanie teleportacyjne, pocisk łączony. Formacja dwuzielna, podwójne zaklęcie z rozrzutem i pocisk plujki z odliczaniem. No, powiem wam szczerze, że chyba tutaj nic ciekawego nie ma, jeżeli chodzi o nas. Więc tak. Po prostu sobie zróbmy z tego wszystkiego coś takiego. To jest chyba najwolniejsza różdżka, więc możemy tutaj wrzucić bombki. Tego co pamiętam, ta różdżka jeszcze jest fajna. No właśnie, to jest bardzo fajne. Tylko niestety regenerowanie many jest słabe. Bardzo, bardzo, bardzo wolne. Bardzo, bardzo wolne, ale... Ale reszta jest już fajna.
No ale to i tak nic z tym niestety nie zrobimy. Możemy zrobić to w ten sposób. No to też mało nam daje. Ale dobra, niech będzie tak. Regenerujemy sobie wszystkie pociski. Idziemy dalej. I tak, w tym miejscu, kochani, możemy sobie wybrać perki. Za każdym razem, gdy opuścisz Świętą Górę, przywołany jest pomocny homunculus. Im wyższy twój poziom nasycenia, tym więcej zadasz obrażeń, ale gdy masz pusty żołądek, zaczynasz tracić zdrowie. Zabicie na manę. Zabicie na manę. Za każdym razem, gdy w twoim pobliżu ginie wróg, uwalniasz płyn uzupełniający manę. To jest fajne z tym pierwszym, ale na razie nie chcę aż tak kombować tego. Dlatego chyba weźmiemy homunculusa. O, właśnie. Chodź, homunculus. A czy ty coś robisz ciekawego? Ta, ty robisz pod siebie chyba. Ała! O, jakiegoś achievementa złapałem. Znaleziono kopalnię węgla. Nie, 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 nie! Palę się! Dobra. Żyjemy. Nawet homunculus się pokazał. Tylko to z tego. Zdychać. Słyszę gdzieś dynamit. 100% słyszę dynamit. Dobra, tu mamy dwie różdżki. Różdżka z czym? Czym ty jesteś? Skała. Wyczarowuje ogromną skałę. Typ pocisk. Różdżka z bestasowanie 0,857, ale ładowanie many tylko 20. To coś w podobie do tej różdżki. Ale za to maksymalna mana to 1020. No ale niestety jak zaczniemy rzucać nawet jakieś tam perki, to już tego nie naładujemy, więc ja tego nie chcę chyba. Homunculus się ciora z tymi mobami, widzę. Ała! Ty gadzie! Dawaj kasę. 69 HP. To nie jest dużo. O kurde, dobra, ej, tu jest coś fajnego. Bez tasowania, 0,17,0,80, maksymalna mana 160, 50 prawie ładowania. Delikatny rozrzut, ale tak. Podwójne zaklęcie z rozrzutem, więc rzuca dwa zaklęcia. Pocisk łączony, czyli łączący, przepraszam, wystrzeliwuje tajemniczy pocisk, który przeskakuje z wroga na wroga. Potrójne zaklęcie z rozrzutem, duży rozrzut. I światło, to może być ciekawe. My tej różdżki już nie potrzebujemy, myślę. Zobaczmy, co to jest. Wow! O, rozrzut to doma spory. Powiedziałbym, że nawet beznadziejnie spory. Może i to by fajnie się skombowało, jakbyśmy ją troszeczkę podreperowali. Ty go zabiłeś? Naprawdę? Serio, musiałem jeszcze dostać. No weź, przestań. Przestań, po trzy, ale to boli. Ale jestem pazerny na kasę. Ale jestem pazerny na kasę. Co to jest? Kryty śluzem chroni cię przed ogniem. Śluz utrudnia poruszanie się. Czym ty jesteś? Przestań walić w te ogniowe rzeczy, bo tylko nam tutaj psujesz grę. Gołganie. O kurde, czym ty jesteś? Czemu ty robisz tunele? Gdzie ty jesteś? Coś słyszałem. Spójrzmy tropem tego gagatka, bo on tutaj nam zrobił tunele. I tu już jest przejście dalej. Chyba go zabiliśmy nawet. O kurczę, ile tu było kasy. Nie zdążymy. Moglibyśmy już iść dalej, ale tak. Po pierwsze, mam tylko 400 kasy. To nie jest za dużo. Po drugie, nie mamy żadnych fajnych różdżek.
Niestety nie mamy nic fajnego. Ja im się niestety jeszcze przeszedł. Jak już będzie naprawdę krytycznie, to będę wiedział, że po prawej stronie jest przejście. Będę wiedział, że tam jest przejście i dzięki temu będziemy mogli sobie dalej przejść. O ile mnie oczywiście coś nie zabije nagle, co też jest prawdopodobne. Ale wolałbym jeszcze tu trochę pozwiedzać. To była ta różdżka, którą opuściliśmy. I cały czas patrzę, czy przypadkiem nie odłączyłem sobie nagrywania. Albo przynajmniej nie wyciszyłem. Ale to była ta skała. Co znajdziemy tutaj? Chyba nic. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale masz cela. O! Prawie sam się zabiłem. Tam też na dole coś jest. Moczmy się w krwi delikatnie. I idźmy na dół. Życie. O nie! Grę sobie zminimalizowałem. O. Niestety gram w okienku. W okienku bez ramek, ponieważ chcę mieć kontrolę nad całym tym nagrywaniem. Ale jak widać, czasem to nie wychodzi dobrze. Zgin już, kurde! Ile ty masz życia? Ile on miał życia? Ha, i co? Teraz opicowany nie jesteś. Ale się wylaszczyliśmy pięknie. To jest kolejna miksturka. Mikstura ropa, no dobra. Wylejemy ją potem i sprzedamy Amerykanom. Albo zalejemy diesla naszego. Aha! Kto ma lepszego cela? Kto ma lepszego cela? Czy to jest bomba atomowa? Nie, ale też ładnie pierdyknęła. Czym ty byłeś? No, Jezu, ale to jest ciężkie do poruszania się teraz. Kolejna miksura. Ty się zaciąłeś. Ej, ten homunculus o dziwo nie jest nawet taki wcale zły, przynajmniej na początku nie jest taki zły. Opa. Aha, i co, cwaniaczku? Dawać goldy, dawać goldy. Tam coś jest dużego. Dużego, co lata. I spawnuje to gówienko. Raczej boss nie jest, ale... Ale też było niebezpieczne. Wow. Ej, o dziwo nam nawet w tej rundzie jakoś dobrze idzie. Tu już nic nie ma. Żadnego HP-ka, żadnej różdżki. A, jest! Gaugan. Dawać kasę, dawać kasiurę. Money, money, money. To wygląda na bait. Od kiedy światło, od kiedy ogień płonie. Nie da się tego przebić niestety. Ale wierzę, że coś tam znajdziemy. Tylko musimy mieć full jetpacka. Ej, to było niesprawiedliwe! O, coś tam walnie zaraz. Jestem pewny, że coś tam walnie. Kurde, znów sobie grę zminimalizowałem. Za bardzo tą grę przeżywam. Ty, homunculus, bo jak ty we mnie pierdykniesz, to cię kopnę w tyłek. Szczurka, to proszę mi tu... O, sam się pieprznąłem, naprawdę? Przestań! Dobra, już, koniec. O nie, tam jest kolejny kolorowy. Jakkolwiek to brzmi. Kasa. Dobra, chyba już spieprzamy, wiecie? Chociaż tam jest chyba różdżka, kurde. Tam jest chyba różdżka. Tam jest różdżka, chyba. Oczywiście, że tak, tylko tu też coś jest. Jakiś mag. Tylko on mi zaspieprznie. No wyjdź.
A, jestem pewny, że tu przyjdziesz. Dobra, padł. Nie żyje, umarł i nie żyje. Drugi jest, nie! Ile was tam, kurde, matka nie miała, co? O! Uratowałeś mi życie, dziękuję. Przyjacielu, dziękuję. Umarł? Nie wierzę. Jakoś mu cholera nie ufam. Jezu, tam jest pewnie ten spawnujący bebzik, co? Dobra, nie żyje. Czym ty jesteś? Wróć. Po pewnym czasie wrócisz do miejsca rzucania tego zaklęcia. To jest średniak. Ładowanie many ma sporo, zawsze rzuca ścieżka ping-pongowa. Sprawia, że pocisk leci tam i z powrotem. No nie jest to rewelacja. I co, my po taką różdżkę tutaj się wracaliśmy? Boję się, że zaraz umrę. Dobra, wiecie co? Trudno. Nie ryzykuję. Tu jest chyba jeszcze jakaś mina. A tu już widzę, że mamy koniec. Nie chcę ryzykować, bo jeszcze umrzemy, ale tam jest różdżka. Dobra, zobaczmy co to jest. Tasowanie, tak. 15,47, maksymalna mana 400, ładowanie many 103. Ej, dobra, to już bym sobie wziął tylko za co? 250, 53, pojemność 5. To jest lepsze. Może i ma delikatne opóźnienie mniejsze, ładowanie mniejsze, ale ma więcej many. Rozrzut minus 3, to ma 2. Gdzie my jesteśmy? Przepraszam bardzo, gdzie my jesteśmy? Gdzie nas wyrzuciło? Mam 10 HP. Albo 20 maksymalnie. No kurde, naprawdę? Ludzie, nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Już mieliśmy tam lecieć przecież. Mieliśmy już uciekać, mieliśmy już żyć wolni. Jak dzieci kwiaty. I znowu muszę zaśpiewać. 1 HP. One way ticket. Dzień dobry. Homunkulusie, postrzelaj sobie, pozabijaj. Zero golda, nie zbierasz nic już. Idziemy delikatnie do miejsca zbiórki. Ty idioto! Przestań. Dobra, chyba go zabił. No nie, nie mówcie. Ale tu już chyba byliśmy. O, ale coś wywaliło. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, ten homunculus jest głupi. Byliśmy chyba tu, prawda? To jest teleportacja. Jezu, przeżyliśmy to. HP, HP, HP. Uhuhu, przeżyliśmy to. O, oh, fuck. Mamy 170 HP już. Też sporo. O, możemy bić. Zupełnie jest DPS meter, że tak powiem. Dobra, mamy do kupienia różdżki. Czarne dziury, o kurde, ile tego jest. Ale różdżki. Czym to jest? I czym to jest? No to chyba jest taki pseudo shotgun. Jeszcze 3 zaklęcia na rzut. No ale to mnie interesuje. Tylko tak. Jak to nasze cudo? Aha. To jest kwas. Rozumiem. To jest kwas. Kula kwasu 0,17. Zapewnia pociskowi znacznie mniejsze opóźnienie przy rzucaniu, ale ignoruje twoje celowanie. 0,17, 0,80. No to nie jest jakaś rewelacja, jeżeli chodzi o różdżkę. Ale możemy sobie te zaklęcia powyciągać. Bo nie oszukujmy się, tak naprawdę wszystkie nasze tutaj
No i jednocześnie rzuca trzy zaklęcia z niską celnością. Więc kiedy nasze tutaj takie główne bronie, no są nic nie warte. Najgorsze jest to, że tutaj żadna nie jest taka jakaś fajniejsza ta różdżka. Na pewno kupię tą, żeby sobie po prostu wziąć te czarne dziury. To jest priorytet. Tylko tak, te czarne dziury... Ta wędka ma many 160. Te czarne dziury wymagają 180. Zabierzmy je stąd. Ta wędka jest słaba, naprawdę bardzo słaba. Jedynie co, to pojemność jest dobra. Dlatego z miejsca sobie to tutaj to przemienimy. Tylko tak, ta różdżka również nie ma takiej mocy, żeby to ogarnąć. Ta również nie ma. Ta już ma. Więc tak, z pewnością chciałbym te czarne dziury wrzucić tutaj. Żeby mieć taką jedną różdżkę, która będzie mogła robić nam przejścia. Dzięki temu bez problemu możemy już się pozbyć bomby. Tu jest 220. A możemy to dorzucić bez problemu. To możemy wrzucić tu na razie bez problemu. I tak, chciałbym jeszcze kupić sobie tą różdżkę. Wydaje mi się, że to będzie ala shotgun. Wywalmy to. Tylko ona raz na jakiś czas wali w dziwnych kierunkach. Tylko czy nam to jest potrzebne? Strasznie duże przeładowanie ma. Jeżeli byśmy dali to w ten sposób. I to już jest fajne. Mniejsze przeładowanie. 15,47. To kurde no. Rozrzut plus 20. Opóźnienie większe, rozrzut również. Rozrzut plus 10. Zużycie many 1. Ale jakbyśmy sobie to wrzucili tu, to też by nic to nie dało, bo rzuca jednocześnie 3 zaklęcia. 0775, 1547 i 27202. To już jest spore. Ale mamy jeszcze 250 golda, znaczy dolarów. 1333. To już jest lepiej. Maksymalna mana 57, tylko ładowanie many 10. Bez sensu. 0245, maksymalna mana 170, ładowanie many 47. Pojemność 18. I zawsze rzuca. Chyba to zakręcanie. A nie, to jest związka pomiędzy dwoma pociskami. Ej, to może nie być głupie. No trudno, testujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie to wyrzucimy. I tak. Ja w ogóle bym chyba tamte pociski typowo wypieprzał. W ogóle to też nam jest niepotrzebne, to nam niepotrzebne. Tego mamy aż w brud chyba. I tak. Zawsze rzuca. To ty zawsze rzucasz. No nie pokażesz tego, prawda? No trudno. Chciałbym tego użyć w ten sposób. Jeżeli on tutaj rzuca 3, to tu potem możemy zrobić znów 3. To tu jest chyba losowe, więc kurczę, też nam nic to nie da. To musimy zrobić w ten sposób. A nie, tutaj jest trójka. Cyk. Cyk. I cyk. Co nam z tego wyszło? Wow! Tylko manna schodzi jak głupia. Ale jak będziemy dobrze celować, to myślę, że to nie będzie problem. Dobra, to jest fajne, tylko musimy uważać, żeby przypadkowo nam któregoś razu nie zabrakło many. I będziemy musieli znaleźć różdżkę, która ma z pewnością więcej many. A jeżeli zrobimy to w ten sposób, po prostu to wypieprzymy wszystko. To jest i tak losowanie.
No i tak mam, many nam brakuje non stop. Teoretycznie możemy tylko i wyłącznie wrzucić te podwójne zakręcia. I to myślę, że wywalę, bo to i tak nas nie interesuje. Mamy czarne dziury, więc luz. Interesuje nas tylko coś takiego. O, to już mi się nie podoba. Ale to jest już fajne. Zastanawiam się, co wybrać, czy podwójne, czy potrójne. Wydaje mi się, że to podwójne mogą być lepsze. Bo aż tak nie rozpieprzają nam tego rozrzutu. Dobra, wiecie co? Wezmę podwójne. To sobie zostawimy oczywiście tak jak było. To nam trzech nie wyrzuci, prawda? Nie, nie wyrzuci nam trzech. Ale... to już nam rozświetla. Dobra, więc tak. Bierzemy tą... Da się to zmienić? Da się to zmienić tu, w ten sposób. Jedenka, dwójka... trójka... To nam w ogóle jest niepotrzebne chyba w tej chwili. Ma i tak 202 przeładowania. To nam jest niepotrzebne, to nam niepotrzebne. Plam również nam nie jest potrzebny. Tylko tak, tu mamy chyba tylko trzy czarne dziury, dobrze rozumiem? Kurde, boję się trochę tego rzucić. Żeby zaraz mi tutaj boss nie wyleciał. Na szczęście działa to w dobry sposób, jak myślałem. Jakieś przyspieszenie by się przydało. I cały czas mamy po dwa. Teraz już powinno się do jednego zmniejszyć, prawda? Tak. To losowo zabiera z tych. Przyspieszenia niestety nie mamy żadnego do tego. Nie mamy. Dobra. W ogóle mamy już 32 minuty odcinka, tak więc moi drodzy, widzimy się w kontynuacji następnego odcinka. Ja sobie tu jeszcze popatrzę. No i co? No i widzimy się w dalszej części. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcjach i komentarzach filmów oraz ocenie filmu. Tak? Dobrze mówię? Subskrypcje, komentarze, ocena filmu. Boże, jestem jakiś dzisiaj niedowalony. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej!